mówił, że w szachach jest życie i walka, że to sport brutalny, ale jednocześnie rycerski i wyrafinowany. Bardzo je łączył z komponowaniem, z jego logiką, ale też i nieprzewidywalnością. I przypominał, że mówiono o szachach, że to jest niema muzyka. Zapraszam Was na wspomnienie o Ennio Morricone, najwspanialszym szachiście wśród kompozytorów filmowych i najlepszym filmowym kompozytorze wśród szachistów, a także o ojcu, dziadku i mężu, Rzymianinie, no i kimś niezwykle nam bliskim, choć większość z nas przecież nigdy nie spotkała go osobiście. Score and the City po raz 27 na chwilkę przed pierwszymi urodzinami podcastu, na które szykuję pewną niespodziankę, szczegóły wkrótce. Trochę jest ten odcinek spóźniony, wiem, jak to w życiu, czasem jesteśmy spóźnieni, bo życie biegnie bardzo szybko. Ale obiecałam sobie rok temu, gdy mój podcast się rodził i kiedy przyszła wiadomość o śmierci Ennio Morricone, że poświęcę kompozytorowi specjalny odcinek właśnie 12 miesięcy później. I tego słowa dotrzymuję. Wszystkim słuchającym wielkie dzięki. Jeśli chcecie nas tutaj jakoś podcastowo wesprzeć, to są dwie możliwości. Pierwsza to Buy Coffee Tu, taka nowa platforma wsparcia twórców. I tam, a link wrzucam w notatkach do odcinka, można po prostu postawić wirtualną, taką symboliczną kawę podcastowi Score and the City za 5, za 10 albo za 15 zł. I to jest duże wsparcie. A druga opcja, no to po prostu komentarz, udostępnienie, recenzja. Na Apple można recenzować. Bardzo ważne w podcastowej codzienności. I przypomnę Wam również, że Score and the City słuchać można na wszystkich popularnych platformach do słuchania takich opowieści i na Spotify, i na YouTubie, także i na Apple Podcast, na Overcast. A mnie i wszystko, co wokół mnie, można znaleźć na Facebooku i na Instagramie. Ennio miał być wieczny w wiecznym mieście. I chociaż odejście jednego z najbardziej ukochanych kompozytorów muzyki filmowej w historii gatunku złamało nam serca rok temu, to nie chciałabym go dzisiaj wspominać na smutno. I miałam też trochę czasu, aby sobie w głowie trochę myśli ułożyć, refleksji i to, jak czuję jego muzykę ciągle. Ciekawa jestem, czy wy podobnie ją czujecie i słyszycie. Spotkałam maestro 3 razy. Wątek szczególnie 2 spotkań powróci jeszcze na końcu tego odcinka, ale powiem wam, że takie spotkania z kimś takim, z takim mistrzem, są dla dziennikarza niezwykle trudne. I znam nawet takich dziennikarzy, którzy unikają wywiadów tego typu, bo to jest zawsze konfrontacja pewnego ideału z czymś i kimś bardzo rzeczywistym. I często ideał nie wytrzymuje potem porównania. Sama mam w swojej przeszłości dziennikarskiej takie spotkania, że ten mistrz już nie był takim mistrzem z obłoków. No ale tutaj było inaczej. Jest jeszcze sprawa pytań. Jakie pytania zadać komuś takiemu jak Ennio Morricone? No na Boga, a jakie? Może nie. Za każdym razem miałam też takie poczucie w przypadku Morricone, że najchętniej bym po prostu usiadła obok i sobie tam na chwilę została, pobyła. I że to by było i tak wystarczająco inspirujące, a uwierzcie mi na słowo, nawet z samego siedzenia obok Morricone można się było wiele dowiedzieć o tym jednym z najwspanialszych i najsłynniejszych współczesnych włoskich muzyków. Pierwsze moje spotkanie z Ennio Morricone było chyba taką też lekcją, jak przeprowadzić spotkanie drugie, choć i w trakcie tego pierwszego spotkania padły słowa, które zapamiętam na całe życie, jak na przykład to legendarne dzisiaj wyznanie, że kiedy Sergio Leone, reżyser słynnych spaghetti westernów, które rozsławiły też muzykę Morricone na cały świat, dostawał od niego kompozycję, to niektóre sceny
w filmach wydłużał specjalnie po to, aby i ta muzyka mogła dłużej brzmieć. Jeśli chcecie wiedzieć, jaką wpadkę wtedy zaliczyłam w trakcie pierwszego spotkania z Morricone, no to zostańcie do końca tego odcinka. Podczas drugiego, a to w obu przypadkach były wywiady dla radia RMF Classic, także dlatego, że towarzyszyła artyście wtedy osobista tłumaczka, była już okazja, aby porozmawiać trochę głębiej, trochę poważniej. To było 10 lat po spotkaniu pierwszym i mówię o tym, bo to właśnie fragment tej rozmowy jest dla mnie jednym z kluczowych dla zrozumienia fenomenu muzyki filmowej Ennio Morricone. A powiedział mi wtedy tak, że kiedy miał 40 lat, to obiecał swojej żonie, że dosyć kina. I potem dodał, że mówił to jej potem co dekadę. Że jak będę mieć 50, to przestanę pisać muzykę filmową, potem 60 i tak dalej, ale wciąż tu jestem i komponuję. Co mnie w tym najbardziej fascynuje? Chyba to, że pomimo ograniczeń, ram, jakie nakłada na mnie sam film i reżyser, nadal czuję się wolny, wystarczająco wolny. I choć muszę trzymać się opowiadanej na ekranie historii, wskazówek reżysera, to nadal jest w tym wolność. Możliwość innowacji, wymyślania nowych rzeczy za każdym razem. Czasem udaje mi się lepiej, czasem gorzej, ale to jest cały czar tej pracy. Mogę robić, co chcę i wyrażać tą muzyką samego siebie. Takie słowa od Ennio Morricone. W tym trudnym i wymagającym wielu kompromisów zawodzie, jakim jest zawód kompozytora muzyki filmowej, mało kto może powiedzieć, że ta praca daje wolność. I to nie dlatego, że tutaj naprawdę trzeba się co chwilę uginać pod ciężarem czyjejś opinii, choć to jest prawda. No po prostu mało kto był i jest na tyle silny artystycznie, aby sobie taką pozycję wypracować. Wydaje mi się, że Morricone nigdy nie szedł na ustępstwa przede wszystkim wobec samego siebie. I to jest piękna lekcja. I dla jego kolegów po fachu, i dla jego słuchaczy. Ciekawe jest to, że zapytany o to, kogo sam w branży ceni, Ennio Morricone wymienia nazwiska, które też się gdzieś tam z tą wolnością kojarzą. Przede wszystkim, to mnie trochę zaskoczyło, Quincy Jonesa, amerykańskiego kompozytora, instrumentalistę, producenta, ale może przede wszystkim wybitnego aranżera, dzięki któremu amerykańska muzyka brzmi jak brzmi. To on i Pharrell Williams wręczali zresztą Morricone Oscara za muzykę do Nienawistnej ósemki w 2016 roku. I wymienia również obok Quincy Jonesa, który wciąż jest z nami, Maxa Steinera, Bernarda Hermana, Elmera Bernsteina, Jerego Goldsmitha z Europy, Maurice'a Jarre'a, czyli legendy. No i wymienia też Johna Williamsa, też nominowanego wtedy w 2016 roku do Oscara. Dla nas, dla widzów, Morricone i Williams to są filary gatunku muzyki filmowej. Oni się wtedy na gali objęli serdecznie, kiedy padło nazwisko Morricone jako laureata. Objęli się jak przyjaciele, siedzieli miejsce w miejsce. Co to za widok. Ale pomimo wielkiego szacunku dla warsztatu i talentu Williamsa, Morricone na przykład dość krytycznie mówi o muzyce do Gwiezdnych Wojen. Bo dla niego ta muzyka, najprościej rzecz ujmując, była zbyt oczywista. Żartował też, że to właśnie dlatego George Lucas nigdy nie brał jego kandydatury jako twórcy muzyki do Gwiezdnej Sagi na poważnie, ponieważ on zaproponowałby coś kompletnie innego. Czy to, co proponował Morricone, było wypełnione jego osobistym głosem? Niemal każda partytura to potwierdza. Ba, jego cała kariera to potwierdza. Od faktów, że nigdy nie opuścił rodzinnego Rzymu, przez to, że nie uważał, aby znajomość angielskiego była w jego życiu jakoś niezbędna, aż po te ostatnie koncerty, na których obok wielkich hitów, jak Dawno temu w Ameryce, Misja, Nienawistna ósemka później właśnie, czy inne, Kino Paradiso, Malena, obok wielkich przebojów orkiestry z uporem maniaka grały też muzykę kompletnie nieznaną. Jakby zupełnie wbrew wszystkim regułom zaspokajania gustów publiczności. Trochę przypomnę wam o tym, skąd się wziął
Ennio Morricone jako człowiek, a posłużę się tutaj fragmentami takiej cudownej, czteroodcinkowej włoskiej, rzymskiej opowieści o śladach Morricone w wiecznym mieście. Julii Wollner, twórczyni i też autorki magazynu Lente, który nam kulturę śródziemnomorską sprzedaje w najpiękniejszej i najczystszej postaci. I Julia poświęciła 4 odcinki no właśnie taki spacer śladami Morricone. W Rzymie możecie jej znaleźć wciąż na stronie Lente. Wystarczy poszukać. Ennio Morricone, pisze Julia, przyszedł na świat 10 listopada 1928 roku w domu przy ulicy Via San Francisco Aripa. Juleczko, przepraszam cię bardzo, jeśli coś źle przeczytam po włosku, ale i tak staram się jak mogę. To jest za Tybrze. Później mieszkał przy Via Luciano Manara i Via delle Frate di Trastevere. To jest właśnie za Tybrze. Naprzeciwko znajdowała się fabryka tytoniu przy Piazza Mastai i ulubiona pizzeria małego Ennia. W wywiadach pytany o dzieciństwo wspominał też o punkcie sprzedaży ukochanych arbuzów. To właśnie z tarasu tego domu 15-letni Ennio obserwował walki w obrębie Porta San Paolo, kiedy po kapitulacji Włoch wojska niemieckie zaatakowały Rzym. To tu miało miejsce jego pierwsze spotkanie ze śmiercią, kiedy z balkonu obserwował czołg, w którym zepsuły się hamulce. Pojazd wjechał z impetem w człowieka stojącego przy hydrancie, co muzyk zapamiętał na całe życie. Do dziś wspomina też, że w domu tym jako dziecko budził się codziennie punktualnie o 7, kiedy obwieszczając początek zmiany, dzwoniła syrena we wspomnianej fabryce tytoniu. Tu też tworzył pierwsze kompozycje. Podobno swój debiutancki utwór napisał w wieku 6 lat. Julia Wollner zabiera nas potem śladami także Akademii Muzycznej Świętej Cecylii, którą Morricone ukończył w klasie trąbki i kompozycji kilka lat później. Od początku tworzył muzykę poważną, zresztą uważał ją za tą najważniejszą. Ale początek jego tak zwanej kariery to jest praca w muzyce rozrywkowej, praca dla estrady, praca również wykonawcy, muzyka sesyjnego, również wtedy, kiedy zespoły grały muzykę filmową. Tę część swoich działań bardzo długo utrzymywał w sekrecie i kiedy później po latach o niej opowiadał, to też właśnie zaznaczał, że to było coś, co wolał trzymać w tajemnicy. Później pracował w radiu, tworzył już dla większych i mniejszych zespołów i szybko okazało się, że ma wielką wprawę oraz bardzo oryginalne i skuteczne pomysły muzyczne. Czyli zajmował się tym, co bardzo popularne, ale mając u podstaw sztukę i jakby takie wzorce tych kompozytorów, których cenił i współczesnych mu, i tych z przeszłości. Na przełomie lat 50. i 60. Ennio Morricone to był współtwórca wielkich przebojów gwiazd włoskiej estrady. Pracował m.in. z Mario Lanzą, z Miną. Ogromnym sukcesem też była piosenka Ogni Volta, skomponowana w 64. roku dla Paola Anki. No i to jest właśnie 64. rok, kiedy zachwyca się też Morricone, widownia filmowa, za sprawą filmu Za garść dolarów Sergio Leone, no i później całej trylogii dolarowej, czyli również produkcji Za kilka dolarów więcej, Dobry, zły i brzydki. No i jak kultowa do dzisiaj jest muzyka Morricone ze spaghetti westernów, to wiemy wszyscy. A skąd się ta popularność i ten kult wzięły? Myślę, że sekret, mówił Morricone, tkwi w brzmieniu, którego nieprzypadkowo poszukują też zespoły rockowe. To ewidentne nawiązanie między innymi do Metalliki, która przecież Ecstasy of Gold wykorzystywała w trakcie swoich koncertów nieraz. W barwie dźwięku wyróżniającej twórcę, w tak zwanym sound. Sądzę też, że chodzi o harmonijność
mówił Morricone, i melodyczność moich utworów, które nie trudno zanucić dzięki powtarzającym się prostym akordom. Jestem też pewien, że za moim sukcesem stoją filmy Sergie, które przemawiały do różnych pokoleń. Był innowacyjnym reżyserem, który, co dla mnie najbardziej się liczyło, pozwalał muzyce wybrzmieć do końca. A biorąc pod uwagę, że do dziś ma rzeszę naśladowców, dalsze komentarze są chyba zbędne. No i co z tą wolnością? Zapytacie. No więc ta wolność jest właśnie w tych słowach, także w tym, że jakby u samego źródła wielkiego sukcesu Morricone stoi z pewnością jego warsztat tradycyjny. Zarówno jeśli chodzi o to, jak zapisywał muzykę w partyturze, jak i pomysły, które się brały między innymi z tego, że brzmienie orkiestry znał po prostu fantastycznie. Ale także z tego, że w tym szaleństwie wolności wiedział, że pisze dla widowni masowej. Zatem jednym z takich drogowskazów była po prostu dla niego jasność tej muzyki w sensie przekazu, w sensie komunikacji z drugim człowiekiem, który tę muzykę musiał zrozumieć. Jest taka historia nawet, kiedy chyba mama Ennio Morricone powiedziała mu w latach jego młodości muzycznej, pełnej eksperymentów, awangardy i rzeczy niezrozumiałych, że musisz pisać prościej, bo do ludzi muzyka, która jest tak skomplikowana, po prostu nie dotrze. No i melodie. Melodie, które różne były etapy w jego życiu. Raz były czymś, czym się chwalił, a innym razem z nimi walczył. Też miał takie lata w swojej twórczości, że się wzbraniał przed użyciem takich ewidentnych tematów w filmach. No i też dystans to też jest jedna z tych rzeczy, które o wolności artystycznej Ennio Morricone nam sporo opowiadają, bo kiedy ktoś mówi o nim, a tak się zdarzyło, że jest twórcą sakralnym i mistycznym, to on wręcz będzie chciał zrobić wszystko, żeby udowodnić, że nadaje się do wielu różnych form i stylów i gatunków filmowych, a nie tylko tych sakralnych i mistycznych. I być może nie ma tak wyrazistych przykładów komediowych w jego twórczości, chociaż kilka z pewnością jest, to jednak ten dystans być może najpiękniej się wyraża w lekkości tej muzyki i w tym, jak lekko i skutecznie ona wpadała w ucho. No a dystans, poczucie humoru i czysta frajda, no to już też on sam jako człowiek, dość surowy i ironiczny być może przy pierwszym kontakcie, ale nie pozbawiony tego włoskiego, śródziemnomorskiego ciepła i towarzyskości. Weźmy dawno temu w Ameryce film również w reżyserii Sergio Leone. No i słynny temat Debory, opowiadający o miłości głównego bohatera. On go napisał wcześniej dla zupełnie innego filmu Franco Zeffirellego, ale do tej współpracy ostatecznie nie doszło. Pozostał więc niewykorzystany, no i Sergio Leone zgodził się, aby sięgnąć do dna szuflady i go wyciągnąć stamtąd. Zresztą bardzo tę zabawę lubili. Mieli taką szufladę z tematami do wykorzystania na później, z tematami do recyklingu i stamtąd raz po raz sobie różne rzeczy wyciągali, odkurzali i wykorzystywali raz jeszcze, być może ze znacznie lepszym rezultatem. Muzycznych przykładów na wolność i własny niepowtarzalny głos w dorobku Morricone jest więcej. Świadczą o tym nie tylko kolejne tytuły, które naprawdę długo można by wymieniać, ale także relacje, jakie potrafił stworzyć. Nie tylko z Sergio Leone, ale przypomnę też, że wspaniałą, długoletnią, wierną, kto wie, czy nie tak samo ważną jak ta z Leone, relację stworzył przyjaźń artystyczną i nie tylko z Giuseppe Tornatore, autorem Kino Paradiso, Maleny czy Konesera. To jest jeden z tych ostatnich filmów bardzo przez Morricone
lubiany jest ten film w sensie muzycznym. Tam jest też sporo do opowiadania. A Tornatore mówił o Morricone, że był niestrudzonym i beztroskim eksperymentatorem. Wolność. I że nauczył go, że muzyka filmowa może żyć własnym życiem. Tu też wolność. Niezwykła to była relacja. No i muzyka filmowa Morricone rzeczywiście żyje własnym życiem. Naturalnie łączymy Morricone też z Quentinem Tarantino, chociaż warto pamiętać, że tak naprawdę tylko Nienawistna ósemka jest ich takim wspólnym dziełem, przykładem współpracy rzeczywiście ramię w ramię. Wcześniej Tarantino po prostu bawił się muzyką Morricone, a kompozytor przychodził do kina i te zabawy podsłuchiwał i podglądał, wzruszał ramionami, uśmiechał się pod nosem, jak to Morricone i mówił, no dobrze, niech będzie. I chyba ta muzyka, z której Tarantino korzystał w swoich wcześniejszych filmach na drodze do Nienawistnej ósemki, muzyka Morricone, świadczy o tym, że rzeczywiście takie kompozycje filmowe mogą żyć własnym życiem i inspirować innych. W tym sensie jest to muzyka autonomiczna przecież, czyli ta, na której najbardziej Morricone zależało. W podtytule tego odcinka napisałam wolność, miłość i szachy. I myśląc o miłości, w jej najbardziej podstawowym, filozoficzno-religijnym sensie, no to przecież tutaj właśnie też jest wolność u podstaw. Nie ma miłości bez wolności. Może właśnie dlatego muzyka Morricone była i jest tak znacząca, ale mnie nawet nie chodzi o takie wzniosłe rzeczy, że tam nie ma miłości bez wolności. Pamiętam jeszcze jeden cytat, taki dosyć prozaiczny, nawet może praktyczny, a ważny. Morricone powiedział kiedyś, że w sztuce, tak jak w miłości, chodzi o stałość. I on się nigdy nie ugiął artystycznie. Mówił, że tyle samo filmów, co przyjął do realizacji, tyle samo odrzucił. Nigdy nie ugiął się w miłości do Włoch, w miłości do swojej rodziny, dzieci, a szczególnie żony, Marii, jego pierwszej słuchaczki, selekcjonerki dobrych tematów. To ona pierwsza słuchała i wybierała, zanim jeszcze reżyser miał ku temu okazję. Przez lata wytrwały też współpracowniczki, bo przecież pracowała z nim wiele razy, między innymi nad Misją, szefowej Domowego Ogniska Przyjaciółki. To było bardzo rodzinne, poukładane, pewne życie. Tak sobie dzisiaj myślę o tym i przychodzą mi do głowy jeszcze słowa Andrzeja Korzyńskiego, naszego wspaniałego polskiego kompozytora muzyki filmowej i rozrywkowej, który taki trwały duet stworzył z Andrzejem Żuławskim i bardzo śmierć przyjaciela, nie tylko przyjaciela artystycznego, ale także takiego ludzkiego, przeżył. Kiedy zapytałam pana Andrzeja, dlaczego Żuławski się załamał, a panu się udało i świętuje pan 80. urodziny z uśmiechem na ustach i wszystko jest dobrze dookoła, no to Andrzej Korzyński odpowiedział, że wie pani, bo ja miałem szczęśliwy dom, szczęśliwą rodzinę zawsze, żonę, dzieci i to jakoś tak trzyma po prostu człowieka. I sama teraz, kiedy pracuję samodzielnie, bez wsparcia jakiejś wielkiej firmy czy etatu, czuję doskonale, jak ważna jest taka stabilność między życiem zawodowym a prywatnym i ile ta pewna, bezpieczna prywatność daje energii do działania zawodowego. Zakochani żyją dłużej, tworzą dłużej, a wśród kompozytorów muzyki filmowej jest wiele takich par. Odcinek 12 podcastu Score in the City jest takim parom właśnie poświęcony. Kiedy sobie tak dumam o Morricone dzisiaj, rok po jego odejściu, ciągle słuchając z takim samym zaciekawieniem jego muzyki, przychodzą mi do głowy przede wszystkim wolność i miłość i to, jak je połączył w swoim życiu. Także miłość do muzyki, oczywiście, bo to była taka miłość, która wymagała poświęceń, ale takich poświęceń z pasją. Tworzył ciągle, wstawał bladym świtem, komponował, w wakacje komponował, właściwie to się zamazywało.
gdzie jest praca, a gdzie jest przyjemność. Pewnie nie byłoby to wszystko możliwe, gdyby nie szczęście. Suma drobnych, ale bardzo ważnych przypadków. Takich jak poznanie żony, filmy, które przychodziły, ludzie, którzy przychodzili, czy długie życie w zdrowiu. I chociaż na wiele rzeczy mamy wpływ, o licznych sukcesach i porażkach decyduje nasze doświadczenie, wiedza, jakieś tam rozegranie tego, co się w życiu wydarza, to jednak jest jeszcze ten łut szczęścia. Z drugiej strony, słynne szachowe powiedzenie brzmi: dobry szachista ma zawsze szczęście. I tak pewnie powiedziałby Morricone. Rozmyślam więc sobie o maestro Ennio Morricone w upalnej Warszawie, ciesząc się, że mogę się tymi rozmyślaniami z wami podzielić. Jestem ciekawa waszych refleksji. Ale na koniec tego odcinka chciałabym jeszcze sięgnąć do czegoś, co się w ogóle nie zmieniło przez ten rok. Napisałam to rok temu i chyba lepiej już nie napiszę, bo tutaj tak z samego serca, pod wpływem chwili i bardzo szybko, bo pamiętam, że napisałam to w jakieś 10 minut, wylały się ze mnie wszystkie takie uczucia i emocje właśnie względem Ennio Morricone, który towarzyszy mi na mojej drodze zawodowej całe życie. Ja też pamiętam, że ten moment, kiedy biorę do rąk pierwszą w życiu kasetę z muzyką filmową, kasetę magnetofonową, mam kilkanaście lat, nie wiem, może 12, i to jest właśnie muzyka Ennio Morricone. I napisałam o spotkaniach z Morricone na moim Facebooku dzień po jego śmierci, rok temu. Wśród pytań, których nie powinno się zadawać, jest pytanie o to, jak komponuje. Bo to przecież oczywiste, jak komponuje. Najlepiej również nie pytać o współpracę z Sergio Leone, a już na pewno nie prosić, aby o niej opowiedział, bo od kilkudziesięciu lat ciągle o tym opowiada i wydaje się, że temat został wyczerpany. Nie należy też przynosić prezentów. Rozmowa odbędzie się przez zaufaną tłumaczkę w domu artysty na przedmieściach Rzymu. Przemycam kukułki z wódeczką. Skutecznie. Druga rozmowa z maestro i drugie nagranie, jak mówi, jedząc cukierka w trakcie. Ale to nie jest ważne. Ważna jest energia w niemal 90-letnim ciele. Autentyczna, pełna szacunku, miłość do muzyki, bez kompromisów. Mówi, że co 10 lat obiecuje żonie, że skończy z tym kinem. Ale ono daje mu wolność. Trwa więc. Opowiada pięknie, spokojnie, z wielką muzyczną inteligencją. Ktoś z rodziny wpada, ściska tę osobę serdecznie i potem mnie też. Robimy jedno zdjęcie. I długi program dla RMF Classic. Jest wiosna 2017 roku. Lecę do Rzymu na jeden dzień i odnoszę wrażenie, że zabrałam cały sprzęt, jaki mieli w Krakowie. Główny rejestrator, zastępczy, gdyby główny się zepsuł, dyktafon, zastępczy dyktafon i jeszcze telefon do nagrywania. Zabieram też całą serię głupich pytań w stylu: jak odpoczywa? To oczywiste, jak odpoczywa, pisząc muzykę. Na pierwsze pytania odpowiada tylko si albo no. Przerywamy. Daję mu album po Krakowie po włosku i twarde cukierki. Wyczytałam, że lubi. Coś pęka i dalej rozmowa jest już płynna, choć maestro je w tym czasie cukierka. Zdradza, że wstaje bladym świtem, ćwiczy w pokoju lub spaceruje po domu i od razu zaczyna pracę. Mówi też, co zapamiętam na zawsze, że Sergio Leone niektóre sceny wydłużał specjalnie dla jego muzyki. Ktoś robi 5 czy 6 zdjęć. Żadne z nich nie jest ostre, choć siedzimy z nim na kanapie w salonie domu w centrum Wiecznego Miasta i to miała być pamiątka na całe życie. Dzisiaj, jak patrzę na te zdjęcia, to ostre jest tylko jego spojrzenie. Reszta jest kompletnie zamazana. Ale wywiad dla RMF Classic jest skarbem. Jest wiosna 2007 roku. Wychodzę na rynek główny w Krakowie, aby pytać przechodniów, czy go znają. A jak znają, to za co go lubią. Dwie osoby znają, jedna mówi, że uwielbia. Czwartym przechodniem jest Nigel Kennedy. I na moje pytanie,
nie odpowiada, tylko zaczyna śpiewać temat z filmu Dobry, Zły i Brzydki, a potem wybucha szczerym śmiechem i wyznaje mu miłość. Jest jesień, blisko jego 80. urodzin. Symfonik kina. Jeden z dwóch tylko, jacy nam pozostali. Teraz został już tylko jeden. Kompozytor, który sprawiał, że muzyka nie była narzędziem, była emocją, równym partnerem aktora i scenariusza, a czasem jeszcze ważniejsza. Artysta tak doskonale poruszający się w muzycznej matematyce, że mógłby za to dostać Nobla. Odważny, oddany melodii, pisał ją tak, że nam się wydawało, że to jest o nas. Człowiek, którego kompozycje działały na nasze ciało. Mieliśmy dreszcze, krzyczeliśmy, płakaliśmy i uśmiechaliśmy się. Wszyscy się tego spodziewamy, ale nie mówimy głośno. A jak mówimy, to ciepło i trochę z żartem. Gdy przychodzi wiadomość, pierwsza reakcja jest raczej niedowierzaniem, potem głęboki smutek. To jest zajęty, pełen pracy dzień, ale słucham ciągle w aucie, nic i nikogo nie czytam. Zewsząd płyną jednak komentarze i osobiste refleksje. Nie da się od nich uciec. A potem przychodzi nekrolog, napisany w pierwszej osobie. Od niego dla nas. I don't want to disturb. Nekrolog taki jak on, konkretny, ale pożegnanie żony Marii na samym końcu sprawia, że naprawdę pęka mi serce. Jest lipiec 2020 roku. Znajduję taki cytat. Kocham komponować, ale jeszcze bardziej kocham być z moją rodziną. Ennio Morricone, 1928-2020. To tyle wpisów archiwalnych. A na koniec jeden z pierwszych utworów, jakie przyniosły Ennio Morricone sukces. Piosenka pisana dla estrady. Powstała dla włoskiej wokalistki Miny. Chyba jedyna, jaką dla niej napisał, jeśli dobrze pamiętam. Daję ją wam tu na koniec, bo słychać w niej doskonale styl Morricone, ten, który będzie potem słyszalny w jego ścieżkach. Słychać podejście do muzyki. Słychać też to zabawne, co mówił o tym, jak się pisze muzykę, która ma być popularna. Że trzeba napisać tę muzykę tak, żeby się ludziom wydawało, że skąd się znają, ale zupełnie inaczej. No i daję tę piosenkę tutaj też na koniec, dlatego że jako jedna z pierwszych perełek w jego dorobku, który perełek jest pełny, jest to też opowieść o pożegnaniu.